Na okładce najnowszego tygodnika do rzeczy Jan Pospieszalski i pytanie, dokąd nas zaprowadzi ten dryf, w którym znalazła się partia rządząca. Przyznam Państwu, że czytając ten wywiad doznałem podobnych uczuć, które pamiętam sprzed lat, kiedy to wspólnie z Józefem Orłem zakładaliśmy klub Ronina. Poczucie pewnej bezpańskości. Wyznajemy idee, które głoszone są przez polityków takich, a nie innych, ale mimo wszystko z różnych powodów z tymi politykami trudno się zidentyfikować, no, szczególnie kiedy doświadczenia się ma takie jak Jan Pospieszalski, którego program, przypomnę, spadł ostatnio z anteny Telewizji Polskiej, ponieważ okazało się, że kwestionowanie jedynej słuszności w postępowaniu rządu w sprawie szczepionek takie właśnie sankcje za sobą pociąga, nawet dla programu, który od bardzo dawna był i cieszył się wielką popularnością. A przypadkiem zupełnie tak się złożyło, że nie wiedząc o tym, co Pospieszalski będzie mówił w wywiadzie dla naszego pisma, sam napisałem również tekst o PiS-ie, o tym dryfie, jak on to nazywa, tekst pod tytułem Lepiej już było. I myślę, że to jest lektura może niekoniecznie przyjemna, ale bardzo ważna, oba te teksty dla tych, którym leży na sercu, w jakim kierunku Polska się kieruje i co nas właściwie czekać może w najbliższym czasie. W bloku tekstu politycznym również tekst Łukasza Warzechy, tradycyjnie często przez niego poruszany temat rozbrojenia Polaków, no i tekst ważny o polskiej polityce zagranicznej. Jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, to bardzo polecam tekst o nowym rządzie Izraela, jeżeli ten nowy rząd w ogóle powstanie, ponieważ Benjamin Netanyahu mimo przegranych wyborów nie kwapi się z opuszczaniem urzędu. Być może Izrael czekają kolejne wybory, ale jeśli ten rząd powstanie i Benjamin Netanyahu zostanie po wielu, wielu, bodajże 12 latach odsunięty od władzy, to czy to jest dla Polski dobrze? Z tego, co pisze Witold Repetowicz, ten nowy rząd szykuje się jeszcze bardziej antypolski od dotychczasowego, choć wydaje się, że po wyczynach Izaaka Katza trudno tutaj będzie go przebić. Bardzo ważny również tekst Jana Fiedorczuka o narodowym liberalizmie, o tym jak sprawdził się pewien konstrukt, przynajmniej na razie się sprawdził, który zaproponowała Konfederacja i któremu nikt długiego żywota nie wróżył. A także tekst Piotra Włoczyka o ludziach skrzywdzonych przez transbiznes. Ten temat zaczyna w Ameryce już być obecny w debacie publicznej. Ogromny biznes robiony na wyciąganiu dzieci małych z rodzin i poddawaniu ich terapii zmiany płci pod pretekstem, że ci kilkunastolatkowie lepiej od rodziców wiedzą i należy takie rzeczy robić, a gdzieś tam w tle są ogromne pieniądze. Zaczyna się o tym mówić w Ameryce. Może wreszcie dojdzie ta wiedza i do Polski, zanim dojdzie do Polski transmoda na tego typu działania i społeczne przyzwolenie, z jakim w Ameryce ono się kilka lat temu spotkało. O reszcie tekstów mówić nie będę, ponieważ znajdą tam wszyscy, jak zawsze, coś dla siebie. Ciekawe materiały historyczne, ciekawe materiały o kulturze, ciekawy materiał na temat zdrowia. Katarzyna Pingosz pisze o nowych lekach, które pozwalają poradzić sobie z jedną z chorób, które dotąd uchodziły za absolutnie nieuleczalne, no a do tego felietony. No i przypomnę, że oprócz prenumeraty cyfrowej, którą można u nas nabyć, tak samo jak każdą inną prenumeratę, do czego szczególnie zachęcamy, teraz można też wykupić dostęp do strefy Do Rzeczy Plus, gdzie dodatkowe artykuły, dodatkowe programy, atrakcje czekają na naszych wiernych prenumeratorów. I do tego serdecznie zachęcam i do lektury najnowszego numeru Do Rzeczy w jakiejkolwiek formie nabytego również.